Cześć, dziś na Popraw Koronę nowa rzeczywistość w praktyce, spotkanie z mecenasem Przemysławem Wierzbickim, który kieruje zespołem specjalizującym się w upadłościach, restrukturyzacjach i sporach sądowych dotyczących osób fizycznych, ale też firm. I dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o upadłości konsumenckiej. Dzień dobry, Przemku, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od tego, że w czasach COVID-u wiemy, że bardzo wiele firm upada, bardzo wiele osób traci pracę. Czy w kontekście upadłości konsumenckiej coś się zmieniło? Czy jakieś nowe prawo weszło? Czy tarcza antykryzysowa obejmuje w ogóle tego rodzaju zagadnienie? Jeśli pozwolisz, zacznę może bardziej ogólnie. Otóż upadłość konsumencka jest stosunkowo nową instytucją w Polsce i generalnie bardzo się rozwija. W zeszłym roku ogłoszono ponad 7 tysięcy upadłości konsumenckich i spodziewamy się, że generalnie tendencja będzie wzrostowa. W tym roku to szczególna sytuacja związana z koroną powoduje, że spodziewamy się na jesieni i na wiosnę przyszłego roku bardzo dużego wzrostu ilości upadłości konsumenckich i widzimy to w pierwszej kolejności, widzimy falę tych osób, które prowadziły działalność gospodarczą i po prostu tą działalność gospodarczą ze względu na zobowiązania zamykają bądź zawieszają i bardzo często zaczynają myśleć o upadłości konsumenckiej, więc moim zdaniem prawdopodobnie jesień i wiosna przyszłego roku to będzie okres rekordowo dużej ilości wniosków o upadłość konsumencką i też ogłaszanych upadłości. Do tego na to nakładają się dwie rzeczy. Otóż niezależnie od koronawirusa, 24 marca tego roku zmieniły się bardzo przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Generalnie bardzo rozszerzono dostęp do upadłości konsumenckiej. W zasadzie obecnie każda osoba, która jest niewypłacalna, w zasadzie każdy ma możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie każdy będzie miał plan spłat albo umorzenie wszystkich zobowiązań, natomiast każdy będzie taką upadłość mógł w praktyce ogłosić. Do tego te zmiany były niezależne od korony, ale specustawa dotycząca koronawirusa, w szczególności tarcza 2.0 i tarcza 3.0, zmieniły sporo, jeśli chodzi o postępowania upadłościowe. Po pierwsze, te postępowania są zaliczone do kategorii spraw pilnych, czyli sądy teoretycznie zajmują się nimi niezależnie od tego, że w innych sprawach nie ma rozpraw i sądy nie zajmują się postępowaniem. A po drugie, przedłużono termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Generalnie przedsiębiorcy, nie konsumenci, to ważne, mają obowiązek złożyć wniosek o upadłość w ciągu 30 dni od momentu, kiedy stali się niewypłacalni. Ten deadline został teraz przesunięty i on minie dopiero 30 dni po ustaniu stanu zagrożenia epidemią, względnie stanu epidemii, w zależności, kto się później skończy. Czyli mówiąc realnie, jeżeli ktoś tak naprawdę stał się niewypłacalny w kwietniu, było to związane z COVID-em, a ustawa wprowadza domniemanie, że jeżeli ktoś stał się niewypłacalny w czasie stanu epidemii, to znaczy, że ta niewypłacalność z założenia była spowodowana przez COVID, no to nie musi już biec składać wniosku o upadłość. Może poczekać, aż zakończy się stan epidemii, minie 30 dni. W przypadku konsumentów to oznacza ni mniej, ni więcej, że nie ma problemu z tym, żeby taki wniosek, nawet jeśli ktoś uważa, że dzisiaj powinien złożyć, że ten wniosek złoży później.
Doprecyzujmy tylko, żeby było jasne dla wszystkich, że tą upadłość może zgłosić zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą, ale także osoba fizyczna, która na przykład straciła pracę z powodu koronawirusa i nie jest w stanie na przykład spłacać kredytów czy płacić rachunków. Tak, tak. Od marca tego roku w zasadzie to już jest kwestia decyzji osoby fizycznej, czy najpierw wyrejestrować działalność gospodarczą i złożyć wniosek o upadłość. Wtedy ma wszystkie tryby upadłości konsumenckiej, czy też jako przedsiębiorca chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką, tylko wtedy jest w takim bardziej wymagającym trybie. Generalnie w chwili obecnej przepisy dotyczące upadłości firmowej i konsumenckiej osób fizycznych niewiele się różnią, natomiast z praktyki wiemy, że generalnie dla osób fizycznych korzystnie jest jednak prowadzić upadłości konsumenckie. Ale to wynika tylko i wyłącznie z praktyki, natomiast w chwili obecnej nie ma już większych różnic. To nie jest taka kwestia, że ktoś za wszelką cenę musi działalność gospodarczą zakończyć, żeby w ogóle myśleć o takiej procedurze, jak upadłość konsumencka. Jakie są, czy są w ogóle korzyści z korzystania właśnie z tej formy starania się o ogłoszenie tej upadłości, czy to konsumenckiej dla osoby fizycznej, ale i dla firmy? Co to może dać osobie, która się na coś takiego decyduje? Z pewnością może dać możliwość nowego startu, bo pamiętajmy o tym, że to, co jest najgorsze w przypadku zadłużenia, to jest to, że możemy łatwo stracić nad tym kontrolę i wpaść w pętlę długu. Z chwilą, kiedy stajemy się niewypłacalni, mamy utrudnioną możliwość funkcjonowania w społeczeństwie. Zatrudnimy się gdzieś, komornik zajmie nasze wynagrodzenie. Zaczniemy pracować na czarno, będziemy bez ubezpieczenia i ta spirala się nakręca i bardzo często te osoby też nie tylko nie mogą zacząć normalnego życia, to jeszcze dodatkowo jest to związane z takim bardzo dużym poczuciem osaczenia, ci ludzie bardzo często są w złej kondycji psychicznej. I upadłość konsumencka jest przede wszystkim po to, żeby ci ludzie mogli odciąć stare długi, ten majątek, który mają, żeby został podzielony pomiędzy wierzycieli, a oni mogli ruszyć po prostu z czystą kartą. Czyli to nie chodzi o to, że to jest tylko rozgrzeszenie z długów, ale też to jest taka jakby transakcja wymienna z państwem, że oddaję ten majątek, który mam, syndyk przedaje ten majątek, dzieli pomiędzy wierzycieli, ale w zamian za to, jeśli lojalnie zachowywałem się w trakcie postępowania albo mam trudną sytuację życiową, sąd umorzy mi pozostałe zobowiązania i będę mógł zacząć wszystko od nowa, czyli nie muszę bać się, że zacząłem gdzieś pracować, za chwilę przyjdzie komornik, zajmie mi wynagrodzenie, a na przykład odsetki od zaległości zaczną w ogóle być tak duże, że nie będę w stanie ich nigdy spłacić. Mhm. Czy możesz podać taki przykład z własnej praktyki zawodowej właśnie takiego dobrego finału rozwiązania właśnie z sprawy upadłości konsumenckiej? Tak, żeby też pokazać naszym widzom, jakby jak mniej więcej w ogóle przebiega ten proces, co należy zrobić, jakie kroki właśnie podjąć, no i finalnie, co można właśnie zyskać. Myślę, że taki przykład jestem w stanie przytoczyć. Ja od ładnych kilku lat jestem też syndykiem i na bieżąco obserwuję różne historie. Te historie oczywiście są różne. Są rzeczywiście takie sytuacje, gdzie wierzyciele mogą mieć poczucie, że upadłość konsumencka tej konkretnej osoby może być nawet w ich mniemaniu nadużyciem. Natomiast bardzo dużo postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej to są autentyczne ludzkie dramaty. I myślę, że mógłbym przytoczyć przykład
nazwijmy to pani Magdy, bo oczywiście nie chcę tutaj omawiać szczegółów czyjegoś życia. Wyobraźmy sobie, że jest taką osobą, jak pewnie statystyczny widz twojego kanału, czyli nazwijmy to klasa średnia, pracuje w korporacji, dość dobrze się jej powodziło, kupiła mieszkanie na kredyt, potem wyszła za mąż, urodziła dziecko, no i w tym momencie zaczyna się jakieś zdarzenie, które pociąga za sobą lawinę. Otóż jej synek bodajże w wieku około 2 lat bardzo poważnie zachorował. To rzeczywiście była taka choroba, która wymagała skomplikowanej rehabilitacji, często odwiedziny lekarza, drogie leczenie. Niestety mąż pani Magdy nie wytrzymał sytuacji, rozwiedli się, ona miała bardzo, ponieważ on niewiele zarabiał, ona też nie dostała zbyt dużych alimentów na syna, ponieważ musiała poświęcać bardzo dużo czasu na rehabilitację i leczenie, nie była w stanie już pracować zawodowo, w związku z tym przestała mieć dobrą pensję, z której wcześniej żyła. No i niestety wszystko zaczęło się sypać. Skoro nie miała dobrej pensji, przestała regularnie spłacać kredyt. Bank oczywiście czekał jakiś czas, po czym wypowiedział jej umowę kredytu. Tak jak powiedziałem, tak naprawdę kredyty hipoteczne to są tak duże kwoty, że nikt nie jest w stanie zgromadzić oszczędności, żeby taki kredyt spłacić, jeśli trzeba by było to zrobić w jednej chwili. No i niestety tak było w przypadku pani Magdy. Bank rozpoczął egzekucję z mieszkania. Jednocześnie ona przestała zwracać różnego rodzaju kredyty, pożyczki konsumpcyjne, czyli jakieś typowe chwilówki, zadłużenie w karcie kredytowej, nie płaciła wspólnocie mieszkaniowej. No i oczywiście zaczął, jakby problem się nasilał, bo po prostu przyszedł. Ci wierzyciele po uzyskaniu nakazów prowadzili też egzekucję przeciwko niej, doszło do zajęcia wszystkich rzeczy, jakie miała w mieszkaniu, więc na przykład komornik zajął samochód, którym woziła syna na rehabilitację, więc po prostu to już zaczyna się taka sytuacja, że człowiek nie ma wyjścia. I to najciekawsze jest to, że to nie jest osoba, która na przykład popadła w uzależnienie od hazardu czy alkoholu. To jest osoba pewnie taka jak duża część osób, które być może ten film będzie oglądała. Tylko po prostu splot nieszczęśliwych zdarzeń i nagle w ciągu 1,5 roku znalazła się kompletnie na aucie społeczeństwa. I właśnie te poczucie, tak przynajmniej mi potem mówiła, ponieważ byłem syndykiem w jej postępowaniu, to poczucie takiej beznadziei spowodowało w niej w końcu moment buntu, że musi coś z tym zrobić i właśnie zdecydowała się złożyć upadłość konsumencką. Wtedy, kiedy składała ten wniosek, jeszcze zasady nie były tak liberalne jak teraz, ale tą upadłość konsumencką dostała po około 2 miesiącach od złożenia wniosku o upadłość. Była rozprawa w sądzie upadłościowym. Sąd szczegółowo wypytał ją o jej sytuację, posiadany majątek, długi. Następnie ogłosił upadłość. Skoro ogłosił upadłość, wierzyciele już nie mogli wysyłać komorników. Komornicy umorzyli swoje postępowania. W zamian za to pojawił się syndyk, który oczywiście musiał spisać cały majątek, czyli po prostu sprawdził, co pani Magda posiada. Posiadała na przykład samochód, jakieś drobne ruchomości, mieszkanie. I syndyk w ciągu kilku miesięcy zaczął likwidację masy upadłości, czyli zaczął sprzedawać te rzeczy. Najdłużej zajęło mu sprzedanie mieszkania. To trwało około roku, półtora, zanim zostało mieszkanie w drodze publicznej licytacji sprzedane. Jednocześnie wierzyciele zgłosili swoje wierzytelności do masy upadłości. Na tej podstawie syndek przygotował listę wierzytelności. Ta lista po zatwierdzeniu przez sędziego komisarza była później podstawą do podzielenia pomiędzy wierzycieli pieniędzy, jakie
były ze sprzedaży tego mieszkania. Natomiast to, co jest bardzo ważne, akurat co dla pani Magdy było bardzo ważnym argumentem, jeśli upadły posiada mieszkanie i to mieszkanie opuści w związku ze sprzedażą mieszkania przez syndyka, upadły dostaje pieniądze na wynajem mieszkania. W przypadku pani Magdy było to około 50 tysięcy. Punktem odniesienia jest mniej więcej dwuletni czynsz przeciętnego mieszkania w danym rejonie. W Warszawie zazwyczaj sądy przyjmują, że to jest od 1,5 do 2 tysięcy złotych miesięcznie. Pani Magda dostała 50 tysięcy z tej kwoty ze sprzedaży mieszkania. Oprócz tego sąd zdecydował się, że dostanie umorzenie wszystkich pozostałych wierzytelności bez planu spłaty. Generalnie zasadą powinno być, że po spieniężeniu majątku, po zatwierdzeniu listy wierzytelności, sąd podejmuje decyzję, czy umorzy wszystkie pozostałe zobowiązania i nie wyznaczy planu spłaty. To jest taka nagroda dla tych dłużników, którzy mają tak trudną sytuację życiową, że no nie będą w stanie przez jakiś czas jeszcze oddawać pieniędzy wierzycielom, ale najczęściej sąd decyduje się na drugie rozwiązanie, czyli ustala plan spłaty. I plan spłaty ustala, biorąc pod uwagę, ile ta osoba może zarabiać, jakie są jej możliwości. I zazwyczaj jest to plan spłat 3-letni. Teraz może być plan spłat dłuższy, jeśli na przykład ktoś przyczynił się do zwiększenia wymiaru upadłości, to wtedy niejako za karę może mieć nawet do 7 lat plan spłat. Generalnie wygląda to w ten sposób, że w przypadku pani Magdy sytuacja życiowa była taka, że sąd uznał, że nie będzie w stanie zarabiać, ale na przykład widzieliśmy takie sytuacje, gdzie na przykład 30-kilkuletni mężczyzna przechodził przez upadłość konsumencką i sąd uznał, że jest w stanie jakieś pieniądze zarabiać, chociażby minimalną krajową, biorąc pod uwagę jego kwalifikacje i na przykład ustalał plan spłat po 200 zł miesięcznie. Przez okres planu spłat oczywiście trzeba to, co sąd nakazał, płacić. Jak się okres planu spłat skończy, to wtedy sąd wydaje postanowienie o umorzeniu reszty zobowiązań. W przypadku takim, gdzie ktoś na przykład oszukał sąd i dostał upadłość konsumencką, a w rzeczywistości na przykład działał wcześniej na szkodę wierzycieli, wyzbył się specjalnie majątku, przeniósł na ciotkę, wujka i tak dalej. W obecnych przepisach może być taka sytuacja, że sąd po prostu odmówi planu spłaty, ale to jest bardzo, bardzo rzadka sytuacja. W przypadku pani Magdy w zasadzie po jakichś 2 latach od złożenia wniosku o upadłość konsumencką była już, że tak powiem, rozgrzeszona całkowicie z długów, mogła podjąć pracę na część etatu bez obawy, że komornik to wynagrodzenie zajmie i zabierze. W związku z tym mogła wyjść na prostą i jakby uwolnić się z tego zaklętego kręgu, tak jak mówiłem, gdzie po prostu cokolwiek by nie robiła, to i tak wszystko się rozsypywało, bo po prostu ten dług był dla niej nie do ogarnięcia. No to jest taka rzeczywistość, ja myślę, która może spotkać każdego z nas w czasie COVID-u, pewnie nawet częściej niż normalnie, ale na pewno nie jest to rzeczywiście jakaś odosobniona sytuacja. A powiedz proszę, czy taki proces jest w ogóle kosztowny dla osoby, która składa wniosek o taką upadłość i jak długo może właśnie trwać? I tutaj mówiłeś o 2 latach, ale mniej więcej, czy to jest właśnie ten okres? Czego się spodziewać, składając taki wniosek? To wszystko zależy od tego, czy taki konsument ma majątek, który musi spieniężyć syndyk, czy nie. Jeżeli tego majątku nie ma, to rzeczywiście postępowanie może się skończyć nawet w okresie krótszym niż rok. Natomiast jeśli jest jakiś majątek do sprzedaży, zazwyczaj jest to mieszkanie lub dom,
rzeczywiście trzeba się liczyć z tym, że całe postępowanie będzie trwało z rok, dwa lata. Rozpatrzenie wniosku, tak jak mówiłem, najpierw pani Magda złożyła wniosek, dopiero później ktoś zdecydował, czy w ogóle jest upadłość konsumencka. Zależy od miasta. W Białymstoku na przykład widzieliśmy upadłości konsumenckie, które były ogłaszane po kilku tygodniach od złożenia wniosku. Natomiast w realiach warszawskich to jest, podejrzewam, 3-4 miesiące od złożenia wniosku do decyzji sądu. Na pewno teraz będzie dłużej, bo już widać, że sądy niestety mniej efektywnie pracują, a z drugiej strony naprawdę widać bardzo duży wzrost zainteresowania upadłością konsumencką. Naprawdę rekordowy ostatni taki pik, jeśli chodzi o upadłość, mieliśmy bodajże w 96 czy 97 roku, doszliśmy do ponad 1000 ogłoszonych upadłości, bo wtedy nie było upadłości firmowych. Znaczy nie było wtedy upadłości konsumenckich, były tylko firmowe. Więc myślę, a normalnie w Polsce przez ostatnie lata ogłaszano upadłości około 400-500 rocznie, więc skoro w latach 90., wtedy, kiedy był ostatni właśnie taki kryzys mocno widziany w sądach upadłościowych, było to ponad 1000 upadłości, to myślę, że możemy liczyć, że nawet 2-3-krotnie więcej upadłości będzie. Od czego powinna zacząć osoba, która decyduje się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką? Pierwszą rzeczą, nad którą trzeba się zastanowić, to trzeba zastanowić się, ilu mam wierzycieli. Warto wziąć po prostu kartkę papieru, wypisać, ilu tych wierzycieli jest. To sprawdzić, jaki jest majątek, czyli co będzie musiał sprzedać syndyk. I trzeba sprawdzić, czy będę w stanie wykazać niewypłacalność, czyli czy mam na przykład rachunki, które są niezapłacone dłużej niż 3 miesiące. Wystarczy, że mam jednego takiego wierzyciela, któremu nie zapłaciłem najmniej 3 miesiące. I to już jest podstawa, żeby złożyć wniosek o upadłość. Wniosek jest składany na takim wzorze przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Można wypełnić ten wzór samemu złożyć. Można oczywiście też skorzystać ze wsparcia na przykład kancelarii czy prawnika, który pomoże taki wniosek wypełnić. I wtedy wystarczy czekać na pismo ze strony sądu z decyzją bądź też z wyznaczeniem terminu rozprawy. Okej. Bardzo Ci, Przemku, dziękuję za garść bardzo praktycznych informacji dotyczących upadłości konsumenckiej, których, no, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, na pewno można skorzystać. No dużo nowych rozwiązań i dużo ciekawostek też takich prawnych z tego, co mówisz, się pojawiło i warto się z nimi zapoznać w momencie, kiedy po prostu potrzeba będzie skorzystać z tych przywilejów, z tych rozwiązań, które się pojawiły. Bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj, jeśli mogę wejść w słowo. Tak. Chciałem zwrócić uwagę, że w Polsce bardzo źle się podchodzi do upadłości, w ogóle upadłości konsumenckiej. Jest takie poczucie jakiejś dominującej porażki, wstydu i ludzie boją się korzystać. Natomiast w krajach zachodnich jest podobnie zupełnie inne spojrzenie. To jest po prostu, to jest taki instrument, który pozwoli ci wyjść nawet z bardzo trudnej sytuacji. Nie możesz patrzeć na to jako na porażkę życiową. Tylko tak jak Amerykanie bardzo często to robią, to jest pewne doświadczenie. Przytrafiło się, rozwiązałem temat, idę dalej do przodu. Naprawdę tutaj kwestia wstydu i jakiegoś poczucia porażki naprawdę nie powinna nas obezwładnić. Super, bardzo Ci dziękuję, że to dodałeś, bo to bardzo uświadamiające, budujące i właśnie po to jest też to miejsce i ten kanał. Trzeba korzystać z rozwiązań, które są pod ręką, nie bać się ich, a dzięki temu po prostu właśnie ułatwiać sobie życie i odnajdywać się w nowej rzeczywistości. Bardzo Ci serdecznie dziękuję i lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie
z dodatkowymi pytaniami na pewno możecie się do Przemka i do kancelarii zwrócić. Ja zostawię kontakt w komentarzu. Bardzo dziękuję, jeszcze wszystkiego dobrego.